Hej, cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i dzisiaj kolejny poradnik z naszej serii poradników. Tym razem jest tych poradników dosyć sporo w tym miesiącu, ponieważ uważam, że to są całkiem fajna seria to jest i warto ją kontynuować. Będą to takie drobne poradniki, czasem też takie, że tak powiem, obszerniejsze, ale dzisiaj zajmiemy się jedną z prostszych rzeczy, a mianowicie takiej, której niektórzy mogą potrzebować z Was, a mianowicie jak zmienić literę dysku. Jest to bardzo proste, oczywiście mowa o systemach Windows 7 w górę. W starszych systemach też się da to robić, ale nie tym się będziemy zajmować, od systemu Windows 7 w górę. I lecimy z tematem. Klikamy przycisk Start, wpisujemy panel sterowania, dostajemy się do panelu sterowania, wchodzimy w system i zabezpieczenia, zjeżdżamy na sam dół, odszukujemy narzędzia administracyjne i utwórz i sformatuj partycję dysku twardego. Klikamy w to okienko, tak przy okazji mamy okienko zarządzania dyskami. Tutaj możemy zrobić wiele różnych rzeczy, których być może kiedyś szukaliście, na przykład można sobie tutaj wydzielić dysk na partycję, jeżeli już mamy w nim jakieś dane, że tak powiem, tutaj sobie można rozszerzyć wolumin i robimy sobie nowe partycje. Ale to temat na osobny filmik. Nam chodzi o zmianę litery dysku, czyli dajemy prawem na nasz dysk, któremu chcemy zmienić literę. Klikamy na zmień literę dysku i ścieżki. Tutaj wyskakuje nam, pozwala uzyskiwać dostęp do tego wolumenu przy użyciu następującej litery dysku i ścieżek. Klikamy zmień. Tu mamy zaznaczone przypisz następującą literę do dysku i wybieramy sobie z listy literę, jaka nam pasuje. Ja akurat mam CDE, praktycznie zgodnie z alfabetem, więc zostawiam, bo tak chciałem, już sobie kiedyś to robiłem, ale chciałem Wam teraz pokazać. W każdym razie klikacie OK, jakby coś wyskoczyło, to potwierdzacie i tutaj się nic nie dzieje. Litera się zmienia, jest wszystko w porządku. Także dzięki za oglądanie, to był jeden z prostszych poradników, ale myślę, że również przydatny. Trzymajcie się i do następnego filmu.